wieczór, bo babski wieczór. Słuchajcie, wracam z serią, pierwszy film z tej serii w nowym roku, ale bardzo wam się spodobała poprzednia wersja, pomimo moich obaw, bo tamten film, słuchajcie, to był na pewno najdłuższy film na moim kanale. On trwał prawie godzinę i znowu nie wiem, co na babskim wieczorze robi biały chłop. Trzeba go zaraz będzie sprzątnąć do drugiego chłopa. Bardzo spodobała wam się ta seria. Bardzo dziękuję wam za odbiór tego pierwszego filmiku. Bo tak jak mówię, on trwał prawie godzinę i ja się bałam, że tego nikt nie obejrzy. Dostałam kilka głosów, że jest za długi. I wiecie co, to jest to, co mi kilka osób pisało, że jeśli ktoś zechce obejrzeć ten film, to sobie podzieli go nawet na kilka części. Ja na przykład też czasami robię tak z filmami, że innych twórców na YouTubie, że nie mam czasu oglądać całego, to po prostu go dzielę sobie. Nie wyłączam komputera, tylko ten film tak mi wisi i sobie go kończę oglądać w wolnej chwili. Więc bardzo mi jest miło, że tak dopytujecie o babski wieczór. Więc... na początek nowego roku z grubej rury, jak widzicie po tytule, już wam opowiem, o co chodzi. Ślubu nie będzie i to nie jest ściema. Słuchajcie, może zacznę od tego, że ja nigdy nie byłam kobietą, której zależało na pierścionku, której zależało na białej sukni, na ślubie, na tej całej otoczce. Co więcej, ja byłam pewna, że może jeszcze zaręczyny to zaręczyny, bo uważam, że to mimo wszystko nie jest tak wiążące jak ślub, że może jeszcze zaręczyny ok, chociaż też no nie zastanawiałam się nigdy nad tym, no ale że ślub to ja raczej to nie, to ja się raczej nie nadaję, raczej to po co, raczej to bez sensu. No słuchajcie, do momentu oświadczyn. 7 lipca 2021 roku Krzysiek mi się oświadczył. Byliśmy wtedy na wakacjach w Meksyku. I po krótkiej chwili, jak wróciliśmy, stwierdziliśmy, że fajnie by się było za czymś rozejrzeć, dlatego że też tego roku nasi znajomi brali ślub i powiedzieli nam, jakie są terminy, więc jakby my wiedzieliśmy, z czym się trzeba liczyć, więc stwierdziliśmy, że na spokojnie się tylko rozejrzymy. No i to słuchajcie, nasze na spokojnie się tylko rozejrzymy. To był dla nas trochę taki obuchem w łeb, dlatego że zobaczyliśmy, jak bardzo nasze wyobrażenia o organizacji tego dnia różnią się od rzeczywistości. Już wam mówię, o co chodzi. My na początku policzyliśmy sobie, ile mniej więcej chcielibyśmy zaprosić osób. Podkreślę tylko, że to byłoby małe grono najbliższych, najbliższa rodzina, absolutnie nie cała rodzina, dlatego że ja mam tak, że po prostu nie czuję obowiązku zapraszania kogoś na siłę, bo dla mnie to by było na siłę, jeśli nie utrzymuję z kimś kontaktu i dla mnie ta osoba jest po prostu obca. I nie wie, co w moim życiu i no po prostu nie, jakby to się ze mną kłóci, ja tak mam. Wiem, że są osoby, które chcą zaprosić bardzo dużą liczbę ludzi, dużą liczbę gości i to jest okej. Pamiętajcie, że ja mówię o swoim punkcie widzenia i każdy ma swój, żeby tutaj zaraz nie było czepiania się, bo absolutnie ja tego chcę uniknąć, bo, no bo ja nie lubię, wiecie, każdy ma swoją rację i każdy ma do niej prawo. Więc ja widziałam to po prostu na tej zasadzie, że jak najmniejsza liczba osób, takie kameralne grono, przy którym my się też czujemy dobrze, ludzie, których znamy, którym ufamy, no po prostu przy których nie jesteśmy skrępowani, to i tak wystarczająco stresujący dzień. Kurczę, już teraz nie pamiętam, że doliczyliśmy, że to by było chyba około 40 osób. 40-50, ja już tak jak mówię, no też nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu, od tamtej pory działo się tyle, że wiecie. Więc załóżmy, że to było jakieś 40-50 osób. Zaczęliśmy szukać miejsc i ja na początku załatwiałam wszystko drogą internetową. I ja miałam jedno takie miejsce, które kojarzyłam, a to z Instagrama, a to kojarzyłam, jakoś po prostu mi się przewijało, a to z nazwy, a to o nim słyszałam. I bardzo mi się to miejsce spodobało. I w pierwszym momencie uderzyliśmy do tego miejsca, ponieważ Krzyśkowi też się podoba cały ten koncept, to jak to wygląda w środku, jak można zaaranżować, jak można przearanżować i tak dalej, i tak dalej. No i tam był, słuchajcie, nasz pierwszy szok. Tam był nasz pierwszy szok, dlatego że na taką liczbę gości, jaką się zdecydowaliśmy, dodam jeszcze, że chcieliśmy ślub i wesele w sobotę. Co nie wydawało mi się jakimś wielkim hitem. A chcieliśmy z tego względu, że jakby nie wyobrażałam sobie narażać swoich bliskich na utratę dni urlopowych. Nie chciałabym po prostu, żeby ktoś był zmuszony do brania urlopu.
No więc właśnie tam dostaliśmy pierwszy raz takim obuchem, dlatego że słuchajcie, pan, który był zresztą bardzo miły, wszystko jasno, jasno i klarownie nam wytłumaczył, nie było takiej możliwości zarezerwowania miejsca na 40 osób, jeśli chodzi o weekendy, to mogliśmy zapłacić za 100 osób i mogło się bawić 40 lub zorganizować wesele w dzień powszedni. No i my stwierdziliśmy, że okej, w takim razie to nie, no nie będziemy płacić dwa razy tyle za gości, których nie będzie, a też jakoś w tygodniu nam się to za bardzo nie podoba. No i dobra, stwierdziliśmy, że znajdziemy sobie inne miejsce. I słuchajcie, inne miejsca są takie dla mnie, w moim odczuciu, nie mówię, że wszystkie, ale większość była takich typowo weselnych, przaśnych, ledy pod sufit, no po prostu totalnie nie moja stylistyka i były to miejsca, których ja na pewno bym nie chciała i ja nie chciałabym tych miejsc nawet za darmo. Ale znaleźliśmy, udało mi się znaleźć też kilka miejscówek, które wyglądały w miarę spoko. A, dodam jeszcze tylko, że z tymi miejscówkami jest o tyle problem, że jeśli to jest wesele na małą liczbę osób, na przykład na 40, i ja chciałabym zapewnić nocleg każdemu gościowi, to już się robił problem, dlatego że te miejscówki nie miały takiej, nie miały tyle miejsc noclegowych. Miały na przykład 12-20, więc wiecie, to mnie nie urządza. Tutaj już się robiły cyrki z logistyką i musiałabym szukać jakiegoś hotelu bliżej, organizować busiki i tak dalej, co dla mnie jest uciążliwe. Nie ukrywam, jakby, wiecie, no nie podobało mi się to, ale byłabym w stanie jakby wybrać takie rozwiązanie. No i właśnie obejrzeliśmy kilka miejsc, nawet o jednym z tego co pamiętam pisałam wam na Instagramie, że nie było idealne, ale jak sobie wyobraziłam morze kwiatów, które jakby może nie to, że przysłoni, ale wypełni to miejsce, to będzie ok. I po rozmowie z menadżerką byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, ponieważ to wszystko wyglądało sensownie. Dało się zorganizować na 40 osób w miarę dużej sali, wesele, był nocleg dla wszystkich gości. No po prostu wszystko wyglądało naprawdę fajnie i my byliśmy już, wiecie, na 95% przekonani, ok, bierzemy to. I w momencie, kiedy wróciliśmy do domu, ja odpaliłam maila i menadżerka napisała mi, że zaszła pomyłka, że to jednak od 100 osób w weekend. Więc zostaliśmy bez tego miejsca. Od razu wtedy zaczęliśmy kombinować. Dodam też tylko, że w tym czasie mieliśmy wesele znajomych i ja rozmawiałam ze znajomą, panną młodą, która powiedziała, bo jakby wiedziała, że mamy perturbacje, bo ja na początku też szukałam stodoły, ona jest obeznana w stodołach, pozdrawiam bardzo serdecznie i fajnie mi, wiecie, merytorycznie doradzała, tak? Dla mnie stodoły są piękne, ale ich największym minusem jest to, że nie ma miejsc noclegowych prawie wcale w większości. Jakby no mają swoje minusy i ona powiedziała mi, ja często wam powtarzam, że czasami w życiu człowieka przychodzi taki moment, że usłyszycie coś banalnego, coś co wiecie, ale do was to bardziej dociera. I ona mi wtedy powiedziała, Magda, to chyba dobrze, jeśli chodzi o wesela robione na tygodniu. To chyba dobrze, bo ten komu będzie naprawdę zależało przyjedzie, weźmie wolne. I wiecie co, mi to wtedy po prostu walnęło. I ja to miałam w głowie, przedyskutowałam to z Krzyśkiem, że jakby biorąc pod uwagę naszą rodzinę, w której są jednak ludzie starsi, biorąc pod uwagę znajomych, no to naprawdę te osoby, którym by zależało, no wzięłyby powiedzmy te dwa dni urlopu. Tym bardziej, że wymyśliliśmy później całkiem spoko plan. Więc wróciliśmy do tego mojego, no nie powiem wymarzonego, no bo nie marzyłam nigdy o żadnym miejscu na wesele, do tego mojego najlepszego miejsca, w którym chętnie bym wzięła ślub. Wszystko ustaliliśmy. Słuchajcie, było, uważam, że było zajebiście zaplanowane, ponieważ załatwiłam nocleg dla prawie wszystkich osób. Ten hotel mi powiedział, że załatwi mi busik, który rozwiezie gości do pobliskiego hotelu, którzy będą po prostu mieli zagwarantowane miejsca. Później, na drugi dzień po weselu, bardzo mi na tym zależało, wszyscy jedlibyśmy wspólne śniadanie przy basenie, a poprawiny to byłoby pool party z grillem. Jak ja to usłyszałam, że udało nam się, słuchajcie, znaleźć termin, w którym są dwa dni pod rząd wolne, my to z miejsca zarezerwowaliśmy, bo naprawdę naszukaliśmy się i nawkurzaliśmy niemiłosiernie. Dodam jeszcze, że
Nasze wyobrażenia na początku, my jakby wiedzieliśmy, że to jest cholernie droga impreza i ja zdaję sobie z tego sprawę, bo też już mniej więcej wiem, jakie są stawki. Rozmawiałam z dwoma fotografami i jedynie z dwoma, bo jakby znam, widziałam i tylko ich usługi mnie interesują. Rozmawiałam z florystkami. Powiem wam, że jak usłyszałam ceny za kwiaty, bo ja oczywiście, wiecie, powysyłałam jakieś inspiracje, to ja po prostu spadałam z krzeseł. I jakby przymknęliśmy na to oko, stwierdziliśmy, że dobra, jak już to robić, to wiecie, z rozmachem, tak jak my chcemy, tak jak nam się to wizualnie podoba. Wiecie, że ja bardzo dużą uwagę przywiązuję do kwestii wizualnych i nic na to nie poradzę, ale te rzeczy są drogie. Więc jakby już stwierdziliśmy, dobra, robimy to tak, żebyśmy za parę lat nie powiedzieli, to można było lepiej zrobić. No tamto też można było lepiej zrobić. Chcieliśmy zrobić po prostu to tak, żebyśmy byli z tego maksymalnie zadowoleni. I dla mnie koncept wesela, takiego wiecie, eleganckiego i na drugi dzień poprawiny przy pool party, poprawiny w stylu pool party i w ogóle basen latem i tak dalej, to ja nigdy nie byłam na takim weselu i bardzo bym chciała na takim być i uważam, że to jest super pomysł. Udało nam się wtedy zarezerwować wstępnie właśnie całe, wiecie, całe to przedsięwzięcie. Udało nam się już wpisać na ślub cywilny, bo jesteśmy zainteresowani jedynie ślubem cywilnym. I podpisaliśmy chyba umowę przedwstępną, z tego co ja kojarzę, i mieliśmy tydzień na decyzję. I słuchajcie, ja już miałam poumawianych, jeszcze nie podpisywałam żadnej umowy, ale miałam florystkę, miałam fotografa i coś jeszcze. Nie pamiętam w tym momencie, co jeszcze, nie chcę ściemniać. I słuchajcie, wiedzieliśmy, że się naginamy finansowo, ale z drugiej strony to przedstawiało się tak bardzo super, że stwierdziliśmy, że okej, to jest tego warte, to jest jedyna taka, chyba jedyna impreza taka w życiu. I nie będę wam mówić teraz dokładnie, o co chodzi, ale pewne kwestie prywatno-rodzinne sprawiły, że dzień czy dwa dni przed zrezygnowaliśmy, podziękowaliśmy za to miejsce. Ja odpisałam do tych wykonawców, którymi byłam zainteresowana, że jednak ślubu nie będzie. I wiecie co, ja stwierdziłam w tamtym momencie, bo nas kosztowało dużo stresu to, żeby to znaleźć, zaplanować, zorganizować, tak, nie, tak, nie, tak, nie. I wiecie co, ja wtedy stwierdziłam, że ja to pieprzę, że ja nie jestem zainteresowana ślubem, jeśli on od początku sprawia takie trudności i na koniec jeszcze wychodzą takie kwiatki. I ja powiedziałam, że nie. Za dużo od początku było, może nie to, że znaków, ale wiecie, takich rzeczy, że musimy się naginać. I nie powiem, że ten ślub to byłoby zastaw się, a postaw się, ale za tę cenę, którą mielibyśmy zapłacić, ja po prostu wyobrażałabym sobie tak, że to będzie zrobione na tip-top i tak, jak ja chcę. A jeśli nie miałoby tak być, to ja tego nie chcę wcale. I jakby to jest, słuchajcie, mój komentarz w kwestii ślubu. Ślubu nie będzie. Na ten moment ślubu nie planujemy. Może za kilka lat zorganizujemy go zupełnie w innej koncepcji, zorganizujemy go tak, jak pierwotnie zamierzaliśmy. Po prostu będzie to na przykład ślub w Toskanii, ślub na jakiejś małej wysepce albo, nie wiem, w Prowansji. Naprawdę na kilka osób, już nie kilkanaście czy kilkadziesiąt. Wynajmiemy jakąś willę i będziemy się sami, w sensie wszyscy razem, bawić przez cały tydzień. I to jest też koncept, który bardzo do mnie przemawia, ale na początku z niego odrzuciliśmy od razu ten koncept właśnie po to, żeby jednak większa ilość bliskich mogła być z nami. Ale wiecie, życie, samo życie się dzieje i jakby do ślubu nie będzie i powiem wam, że chciałam bardzo to powiedzieć. Miałam nawet we vlogmasie mówić, ale stwierdziłam, że vlogmas to może nie jest do końca dobry czas na to. Ślubu po prostu nie będzie i nie zadawajcie mi pytań, jaka suknia, czy lilie będą w bukiecie ślubnym, czy już mamy miejsce zabukowane. Nie, nie ma, ślubu nie będzie. Jeśli będziemy się przygotowywać, jeśli powróci ten temat, no to na pewno będę wam dawać znać. Na ten moment absolutnie nie. Też ostatnio rozmawiałam z Krzyśkiem, bo mam wrażenie, że jednak jemu trochę bardziej zależy na tym ślubie niż mi i dlatego zapytałam go, czy on mimo wszystko jednak chciałby brać ten ślub. Na szczęście obydwoje zgodnie stwierdziliśmy, nie chcę powiedzieć, że to nie jest tego warte, bo jakby zdaję sobie sprawę z tego, że ślub to piękne przeżycie
i jest to wszystko tak piękne, że to jest pewnie w odczuciu młodych warte każdych pieniędzy. Natomiast na pewno w inny, w lepszy sposób spożytkujemy te pieniądze i nie będą nam, wiecie, rzucane kłody pod nogi od losu ciągle. A do tego tematu jeszcze wrócimy. Słuchajcie, nie spieszy nam się, więc to tyle w temacie ślubów. Temat zamykam. No, także to chciałam wam bardzo to powiedzieć, bo właśnie tak jak mówię, wiele osób mnie o to pyta, ja jeszcze, ode mnie jeszcze to tak nie wybrzmiało, więc cieszę się, że mamy ten babski wieczór i możemy sobie o tym pogadać, ale zamykając temat ślubu, słuchajcie, powiem wam, co dzisiaj dalej w babskim wieczorze, bo to przecież nie jest koniec atrakcji. Nie wiem, jakoś sobie tak, może nie to, że uzdurałam, ale tak sobie wymyśliłam, że fajnie będzie przetestować jakiś kosmetyk do pielęgnacji w tym naszym babskim wieczorze. I słuchajcie, dzisiaj testujemy coś. Testujemy, nie wiem czy widzicie, ja mam dzisiaj dość mocny makijaż oczu jak na mnie. Chyba nawet w tym świetle widać, mam wrażenie, bo jak patrzę na podgląd, ja mam tutaj, słuchajcie, fiolet, a tutaj mam ciemny róż. Chyba to widać. No, bronzera też sobie nie żałowałam, bo chcę go zużyć. Ale słuchajcie, mam kosmetyk do przetestowania i będziemy testować masełko do demakijażu z Fluff. Jestem bardzo podekscytowana, bo kupiłam je już jakiś czas temu i po prostu czekam na was. I słuchajcie, umyję z wami gąbki, bo dostaję cały czas uwagi, cały czas podpowiedzi, co i jak zrobić i chciałabym, skoro, wiecie, skoro to babski wieczór, to jolo, nie spieszy nam się, robimy same babskie rzeczy, więc umyjemy sobie razem te gąbki. Ja wam pokażę, jak to robię, a wy, jeśli macie jakieś obiekcje albo jeśli macie jakieś rady, jak zrobić to lepiej, bardziej skutecznie i tak dalej, to wszystko zostawimy pod tym filmem i słuchajcie, będzie, ja sobie to świetnie wymyśliłam, bo to po prostu będzie takie kompendium wiedzy o gąbkach i ja sama, mam nadzieję, będę do tego wracać. Na pewno dowiem się czegoś nowego i dobrego od was, bo jakby ja w gąbkach, to wiecie, to ja się nie znam, więc właśnie tak to sobie wymyśliłam. Umyjemy razem gąbki, przetestujemy to masełko do demakijażu, no i zrobimy razem taką wieczorną pielęgnację. Dzisiaj mam w planie, bo już mnie dziewczyny gonią, w sensie moje takie realne dziewczyny gonią mnie do tego, żebym umyła głowę i potrzymała pianę 5 minut na włosach, bo ponoć to jest game changer, więc zobaczymy. Ale mi się i tak teraz włosy nie przetłuszczają, to myślę, że nie będę obiektywna, natomiast kto z was słyszał o tym? I to jest, słuchajcie, chyba w książce, jeśli ja dobrze kojarzę, na piękne włosy? Tak mi się wydaje. W ogóle dajcie znać, czy wy uprawiacie włosing, czy jesteście zainteresowane jakimiś tematami włosowymi, czy doktoryzujecie się w tej kwestii, czy wiecie, jakieś maski humectantowe. Ja nawet tych słów nie znam. Jestem bardzo ciekawa, kto w to wsiąkł, bo dziewczyny to stosują i mówią, że widzą ogromną różnicę jakby w zachowaniu włosów, w strukturze włosów, więc jestem ciekawa, czy któraś z was też przepadła w tym temacie. Ja to, wiecie, ja to w takich tematach nie przepadam, albo jak przepadnę, to się szybko wypalam i po jednym dniu jest, wiecie, tak jak było, także ja teraz piję kawkę, no i co, i później pójdziemy zmyć to arcydzieło. W ogóle ładnie mi dzisiaj, jaka skromna, nie? Ładnie mi wyszedł ten make-up. Ja zapomniałam o tym, że skoro mam zielone oczy, to pasują mi fioletowe cienie i przecież w tej paletce Pixie, po którą sięgam codziennie, jest mnóstwo fioletowych cieni. Ale nie, ja sobie uzdurałam, że jeden jedyny brąz, który jest, będę używać, nie? Więc może teraz będzie trochę fioletu więcej w tym roku? Co wy na to? No, także tyle. Przyszłam do was pogadać w kwestiach ślubnych, kosmetycznych i zaraz będą dalej kwestie kosmetyczne. Dopijam kawkę, muszę ogarnąć jeszcze jedną rzecz na kąpie, więc jak to zrobię, to idziemy robić spa. Razem sobie zrobimy spa. Bardzo się cieszę. Dajcie znać. Kciuk w... O, właśnie, taki przerywnik. Kciuk w górę, jeśli lubicie babskie wieczory, bo... ja powiem wam, że mam takie przemyślenia, że to są super filmy i właśnie mam takie przemyślenia, mogłam to powiedzieć na początku filmu, żeby was ostrzec, że ja się tu nie będę hamować z długością filmu. To będą filmy tasiemce i jakby chcę, żeby to wybrzmiało jasno, że film pod tytułem Babski Wieczór u Meg to zawsze będzie tasiemiec. Więc musicie się na to przygotować. Mam nadzieję, że macie kawę, herbatę, łóżka, materace i tak dalej. A tak serio, po prostu chcę, żebyście wiedziały, że jak będzie babski wieczór, to będzie gadane, więc no fajnie, cieszę się. Jak macie, słuchajcie, jakieś tematy, właśnie to też jest dobre pytanie, bo miałam robić Q&A na Instagramie, ale stwierdziłam, że dlaczego mam pytać na Instagramie tylko i w sumie częściej pytam na Instagramie o YouTube,
skoro tutaj my jesteśmy i my to tworzymy, nie? Więc słuchajcie, jeśli macie jakieś propozycje tematów, na które chciałybyście, żebym się wypowiedziała albo żebym jakiś temat poruszyła, to zostawcie je tutaj w komentarzach. Ja będę miała, wiecie, taki powiew inspiracji, a też będę chciała, będę wiedziała po prostu, jakie tematy Was interesują i na jaki temat następnym razem się rozgadać, bo słuchajcie, mam ambitny plan nagrywać babskie wieczory raz w miesiącu. Może troszkę rzadziej, ale około raza w miesiącu, bo bardzo lubię ten film i nagrywać. I powiem Wam, że dzisiaj cały dzień, bo miałam już go w planie i cały dzień cieszyłam się, że nagrywamy babski wieczór, że powiem Wam o tym ślubie, że przetestujemy sobie to masełko, bo też jestem jego bardzo ciekawa, bo tak jak mówię, już jakiś czas leży. No i że tak wiecie, będzie na spokojnie, ja się nie będę spinać. O Jezu, 25 minut film, to przesadziłam, nie? Także babski wieczór, żony się swoimi prawami. Zdrówko, ja idę coś ogarnąć i łapiemy się w łazience. Moi mili, moi kochani, zapraszam do łazienki. Zaczniemy od mycia gąbek. Pokażę Wam, jak ja to robię. Mam nadzieję, że tu dobrze mnie słychać i że to wszystko będzie widać, co ja zechcę Wam pokazać. I tutaj mam tak, te trzy gąbki. Jedna jest z Lovely, jedna jest z Vibo, a jedna jest z Eveline. I jeśli mam być szczera, to ta z Eveline, mimo tego, że była najdroższa, jakoś mi nie pasuje, bo te się tak, widzicie, one nawet jak są suche, tak fajnie są takie miękkie i fajnie się tak do twarzy dopasowują, a ta jest taka trochę jak żelazko. No nie wiem, może to wiecie, kwestia przyzwyczajenia. Wiecie, ja też poznaję swoje preferencje i preferowane przeze mnie kształty z racji tego, że umyłam zlew i tutaj umywalkę, zlew i całą baterię, no to czas to upierdzielić. Jeszcze tak. Do mycia będę używać tego olejku z Bambino i to jest olejek w zamian za ten z Isany, bo ten z Isany został ponoć wycofany. A później gąbki będę domywać takim mydłem Protex i to jest produkt polecony przez Was. I uważam, że jeśli nawet nie używacie gąbek, to warto spróbować tego mydła, słuchajcie, do mycia pędzli. To jest sztos! Ja mam po prostu jak nowe pędzle dzięki temu. A wiecie co? Idę po pędzle od razu, te najbrudniejsze i też je przepiorę. Dobra, mam pędzle i już Wam pokażę, jak ja to robię. Mam nadzieję, że dobrze i jeśli macie, tak jak mówiłam wcześniej, jakieś obiekcje, to koniecznie mi dajcie znać. Ja tutaj może Was trochę przybliżę, żeby to było lepiej widoczne. Proszę bardzo. I ja to robię tak. Otwieram sobie mój olejek, moczę gąbkę. Wiecie, tak do momentu, żeby ona napuchła. I robię tak ze wszystkimi. Proszę bardzo. Halo, gąbko. Przy tym delikatnie moczę pędzle, ale tylko te skówki, tylko te włosie, żeby nie moczyć ich dalej, bo to ponoć pędzlom nie służy. Dobra, i teraz już mam zmoczone gąbki i teraz robię sobie coś takiego, że na taką mokrą gąbkę nalewam sobie oliwkę i wtedy jeszcze to wiecie, tak miętolę, żeby to się zaczęło pienić. I żeby ta piana weszła w strukturę gąbki z każdej strony. Proszę bardzo, widać, że się pieni, widać. I tak robię z każdą gąbką. No wiecie, trochę tej oliwki idzie, szczerze mówiąc. Ale to jest sposób, który naprawdę mi fajnie domywa gąbki. A widziałyście, że wcześniej tym takim zwykłym mydłem w płynie, no to nie było szans. O, zobaczcie, taka upierdzielona. Co ja za podkład do niej używałam, że ona się tak zabrudziła. No ale nic, gąbko. Mam nadzieję, że się domyjesz. Dobra. I wiecie co? To jest też trik, który... Ha, już trochę wypływa ten podkład. Który ja znam dzięki Wam, ale warto zostawić te gąbki na kilkanaście minut. Ja tego nie będę robić, bo mi zależy na czasie. Wiecie, poza tym chcę to nagrać przy Was. Tutaj dam jeszcze trochę olejku, bo tu widzę, Magda jakiegoś podkładu mocniejszego użyła. Ja to chcę zrobić przy Was, więc nie będę na to czekać. Ale po prostu zanim te gąbki się pokiszą w tym sosie własnym, ja je sobie gdzieś odłożę. Dobra, będzie to tutaj na blacie, trudno, później to przetrę. Umyję ręce, umyję trochę tę oliwkę, bo ja nie lubię, wiecie co, strasznie nie lubię, jak coś wycieka z opakowania albo jak się klei. To jest coś po prostu nie do przejścia, jak się później wszystko w szafce klei. I teraz tak, moczę sobie wszystkie pędzle. I pokażę Wam, jak fantastycznie sprawdza się to mydło Protex. Pokażę Wam celowo na tym pędzelku do bronzera. Zobaczcie, jaki on jest brudny. Może zmoczę trochę mydło i zobaczcie na to. Potrę kilkukrotnie. Jeszcze o rękę zawsze sobie, tak wiecie, czochram ten pędzelek. No i zobaczcie, on jest czysty. To jest niesamowite, bo ja dużo wcześniej, naprawdę dużo
więcej zachodu to potrzebowało i dużo więcej zabawy. I ten pędzelek jest czysty, a to mydło jest też antybakteryjne, więc mniemam, że jest odkażony. No i tak robię z każdym pędzelkiem, ale tu już Was przyspieszę, żeby Was nie zanudzać. I zaraz zobaczymy, jak z tymi gąbkami. No dobra, i teraz wracam do moich gąbek. Proszę bardzo. I zobaczcie, tutaj teraz jak odciskamy... O! I to jest to, co Wam mówiłam, że widzicie? Schodzi trochę kolor z tego... z tej gąbki z Eveline. Ale wszystko ładnie, zobaczcie, cały podkład schodzi. Nawet ten, co jest głębiej. To jest super. Naprawdę, no ta oliwka robi robotę. Tutaj chyba nie było tak mocno dużo tego podkładu. Nie wiem, czy macie też tak, ale dla mnie to jest satysfakcjonujące, jak widzę, że coś z tej gąbki dopływa. Wypływa i że ona jest, wiecie, domywana. Dobra. I ostatnia. O, pod koniec coś było. Wiecie, ja się tym jaram, bo dla mnie to jest nowość. I teraz tak, wszystkie gąbki płuczę z tej oliwki, dokładnie, żeby nie było tej oliwki w środku. Słuchajcie, no ten film to naprawdę będzie kolejny tasiemiec, bo gdzie jeszcze test tego? Masełka z flawco. Dajcie znać, czy się gniewacie za to, że te filmy tyle trwają, ale mam wrażenie i mam nadzieję, że się po pierwszym już przyzwyczailiście, że to tak będzie wyglądać. I tutaj już słuchajcie, na tej gąbce, a nie, jeszcze wypłukuje się podkład, bo widziałam, że ona, o, chyba to tutaj widać, że ona jest nie do końca domyta i pokażę Wam, jak genialnie radzi sobie to mydło. Muszę sobie w ogóle mydelniczkę kupić, bo przecież nie mam takich rzeczy w domu, a przydałoby się, najlepiej to taką, wiecie, taki pojemnik na mydło, taki, no taką mydelniczkę przykrywaną, to by mi się najlepiej sprawdziło. Dobra, o, i teraz widać, że trochę też farba z tego schodzi. No dobra, i słuchajcie, tak naprawdę tutaj nie mam jak Wam pokazać, bo to się wszystko ładnie domyło, te gąbki. No ale no tutaj może trochę, ale to i tak, to są takie szczegóły, że nie będziecie w stanie tego zauważyć. Bo ostatnio właśnie jakoś słabiej mi tą oliwką schodziło i tym mydłem wszystko zeszło. I naprawdę to mydło super wszystko... O, tutaj widać. Kurczę, mam nadzieję, że światło to pokaże. I zaraz zobaczycie, jak to tym mydełkiem super wszystko schodzi. Zresztą no to jest Wasz trik. Ja tutaj, wiecie, stosuję się do Waszych porad, nie? Więc... A może Wy macie jeszcze jakieś inne? Może macie jakieś nowsze? Może wypowiedzą się osoby, które się wcześniej nie wypowiadały? No dobra, słuchajcie, teraz odkładam mydełko, wypłukuję te gąbki i odkładam na toaletkę takie czyścioszki. Proszę bardzo, pierwsza już jest gotowa z Eveline. Zobaczcie, jaka ładna czyścioszka. Z każdej strony jest czyściutka. Teraz Lovely. I dlatego, słuchajcie, uważam, że warto mieć więcej gąbek, że już jak się tak bawimy z nimi, no to na przykład raz w tygodniu, a nie trzy razy w tygodniu, bo ja, to nie, ja się do czegoś takiego nie nadaję. Dlatego też właśnie zamówiłam te dwie z Blendit. Już mam nadzieję, słuchajcie, że na następny film będę je używać. Dobra, tak wyglądają umyte gąbki, wszystko ładnie. Odniosę to do sypialni i pora na mnie. No dobra, słuchajcie, teraz jest mi głupio, bo okazało się, że to nie jest masełko z Fluff, tylko to jest masełko z Facebook. Superstar masło do demakijażu, każdy rodzaj cery, odwodniona, szara, pozbawiona blasku. Co my tu mamy? Dbam o środowisko, wszelkie certyfikaty. Glow Baby Glow. Kim jestem? Jestem naturalnym, wegańskim masłem do oczyszczania i demakijażu, stworzonym do każdego rodzaju cery. Mam delikatną, kremowo-maślaną konsystencję. W kontakcie z ciepłą wodą rozpuszczam się i przemieniam w łatwy do aplikacji olejek. Dzięki mnie poczujesz się jak prawdziwa gwiazda. Jestem gotowa. Zmywa makijaż, nawilża, nie podrażnia. Co potrafię? Sprawia, że Twój codzienny demakijaż staje się prosty i przyjemny. Szybko, skutecznie i dokładnie rozpuszczę nawet mocny makijaż, również delikatnej skóry wokół oczu i ust, a także usunę pozostałe zanieczyszczenia. Poradzę sobie nawet z wodoodpornym i trudnym do zmycia makijażem. To jestem bardzo ciekawa. Zapewnię skórze wszystko, czego potrzebuję na etapie oczyszczenia. Ukoję, złagodzę podrażnienia, nawilżę i doskonale przygotuję cerę do dalszego rytuału pielęgnacji kosmetykami z linii Superstar Face Boom. Olejek babasu, masło kakaowe, masło mango, masło shi. Jak mnie stosować? Umyj dokładnie dłonie. No teraz ja mam wymyte dłonie. Co mi tu sterczy znowu? No widzicie, zawsze musi być jakaś antena.
Nabierz mnie opuszkami palców na całą twarz, wystarczy niewielka ilość. Rozmasuj mnie delikatnie na suchej skórze, aby zmienił konsystencję. Spłucz mnie ciepłą wodą, stosuj mnie codziennie do usuwania makijażu psyt. Poznaj sekret na dwuetapowe. No dobra, jestem gotowa, słuchajcie. Tak to wygląda. Rozpakowujemy. Ej, a to jest... Nie wiadomo, no nawet mi nie mówcie. Ej! To jest masełko w słoiczku. I ten rozumiem, że wieczko powinno być tu albo w pudełku i ja tego nie mam. Poczekajcie, sprawdzę jeszcze w szafce, gdzie, w koszyczku, gdzie to leżało, ale tutaj w pudełku tego nie ma. No i już zaczynam być wkurzona. Zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, jestem niepocieszona, bo myślałam, że to może w tym koszyczku, ostatnio tam przewalałam, szukałam czegoś, że to może tam się zgubiło. A to najwyraźniej wypadło gdzieś w Rossmanie. No to kupiłam w ogóle w Rossmanie, nie pamiętam za ile. Ale jestem wkurzona i niepocieszona, bo ja nienawidzę czegoś takiego. Ja nie lubię, jak opakowanie jest niekompletne albo rozwalone i... Szkoda gadać. Dobra. Widzicie chyba moje zadowolenie już. Robię sobie spinkę. I teraz mam nadzieję, że ten produkt nie będzie wydajny, że szybko zużyję, bo już mnie to opakowanie będzie wkurzało i ja to wiem. Więc słuchajcie, jak zamierzacie kupić ten produkt, to sprawdzajcie w Rossmanie, czy tam gdzie go kupujecie, czy jest całe opakowanie. Nie bądźcie Magdą, nie napnijcie się. Muszę sobie te włosy poprawić, bo wyglądam jakoś spektakularnie, dziwnie. No nie jest lepiej. Dobra, otwieram. O Jezu, jak pięknie pachnie. O Jezu, to pachnie jak jakaś kwaśna jagodowa guma balonowa z dzieciństwa. Wiem. Kiedyś, słuchajcie, były takie gumy, które miały 3 metry w takim zwoju i się jadło. Jest fioletowe w ogóle. Ale pachnie przepięknie. Oj, i mięciuśkie to jest, powiem wam. Bardzo mięciuśkie, ale u mnie w łazience też jest gorąco, więc... No dobra, rozprowadzę to na dłoni, rozgrzeję to. Będę trochę, słuchajcie, do was, trochę do lustra. Bardzo, zobaczcie, bardzo szybko, o tak do światła, bardzo szybko przemienia się w olejek i bardzo rzadki olejek, słuchajcie. Od razu jadę na oczy, zobaczymy jak rozpuści. Cóż mogę powiedzieć? Myślę, że muszę jeszcze trochę tego dobrać, bo mimo tego, że to jest bardzo rzadkie, to jednak tego troszkę trzeba. Bo do czoła już mi nie starczyło. No dobra. Teraz wiecie, tak naprawdę standardowy masaż. Znaczy standardowy dla mnie, bo ja, słuchajcie, używam nadal, już mam co prawda końcówkę tego masełka z Bundy. Więc mówię dlatego, że standardowy, bo codziennie używam tego masełka z Bundy przy każdym demakijażu. Cóż mogę powiedzieć, ten zapach jest przepiękny. Bardzo szybko się roztopiło na twarzy. Nic mnie nie piecze, nie mam mgły na oczach, ale to jakby więcej się dowiemy po umyciu twarzy wodą. I mam wrażenie, że ociupinkę szybciej niż to masełko z Bundy rozpuszcza maskarę. A czy dokładniej to się okaże, bo czasami tak jest, że jak się niedokładnie to zmyje olejkiem, to po prostu później widać, jak to się zmyje wszystko wodą. Na pewno przepięknie teraz wyglądam, mam efekt pandy, ale no, wiecie. Bardzo przyjemne to jest, słuchajcie. Myślę, że to jest idealne rozwiązanie na podrażnioną skórę, właśnie na jesień, zimę, gdzie ta twarz, wiecie, gdzie smaga nas wiatr, zimno, deszcz czy śnieg. Bardzo to jest fajne. No, słuchajcie, ja mam tutaj moją szmatkę bambusową i sobie ją zmoczę i zobaczymy, jak to wygląda. Mam wrażenie, że szybciej zaczął się ten tusz rozpuszczać, natomiast on ciągle się rozpuszcza, a ja nie użyłam dużo jakoś maskary. O, już teraz mam mgłę na oczach i to taką konkretną, więc nie wiem, gdzie jest aparat. Nie, tak serio, trochę teraz mam mgłę na oczach. Mam moją szmatkę. Zmoczę ją sobie i tutaj tak zmyję przy was, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Później i tak, wiecie, olejek zawsze zmywam żelem do mycia twarzy.
No brwi zmyło bardzo ładnie, teraz zobaczmy rzęsy. Wiecie co? To jest dziwna sprawa. Bardzo mało tego tuszu, wiecie, widać na szmatce czy na twarzy. A na rzęsach go już nie ma? Dziwna sprawa. Pamiętajcie, że to jest moje pierwsze wrażenie, jakby pełna recenzja to dopiero przy denku. Natomiast mam mgłę na oczach. Nie powiem wam, że to nie robi mgły. Bo ja mam mgłę, a przez to, że noszę soczewki, to ta mgła dłużej się trzyma, kurde. No, także to jest moje pierwsze wrażenie. Bardzo przyjemny produkt, ale wiecie, no na pełną recenzję to trzeba poczekać. Widzę, że mam jeszcze resztkę maskary. Ciekawa jestem, jakby to sobie, wiecie, poradziło z taką wodoodporną, ale kurczę, mało zostało tej maskary. To jest Magda. Dobra, także ja zmyję to, wiecie, wodą już z tym żelem moim Golden Snail Intensive Cleansing Foam ze Skin 79. Ja go wam pokazywałam i czy przypadkiem w pierwszym babskim wieczorze go nie testowaliśmy? Powiem wam, że jest spoko, ale jakoś za nim nie przepadam. W sensie bardzo chętnie go używam, ale nie ma na tyle dużej miłości, żebym wróciła do niego później. To jest taka gęsta pasta, która właśnie się zamienia w taką piankę w połączeniu z wodą. Także zmywam twarz jeszcze tym i zaraz do was wracam. Dobra, powiem wam tak, to jest moje ukochane masełko z Bandy Anti-Irritate i tutaj jest 90 ml i ono kosztuje około 3-4-5 dych, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast tutaj jest 40 gramów, czyli to jest mniej niż połowa tego. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie z wydajnością tego produktu. Pierwsze wrażenie pozytywne, ale wiecie, jakby nie do końca zmyło mi rzęsy, ale ja pamiętam, że to jest pierwszy krok przy dwuetapowej pielęgnacji, więc porównując to, to jest na pewno przyjemne, przyjemniejsze w użytkowaniu, bo przepięknie pachnie. Ja jestem wkurzona za opakowanie. Ja nie lubię, jak coś tak wygląda. Ja lubię się cieszyć kosmetykami. Wielokrotnie wam mówię o opakowaniach, że dla mnie to jest istotne. A tu kurde, taki trochę bubel, nie? Bo ja jestem wkurzona, bo będę musiała cały czas je trzymać w tym pudełeczku. Więc właśnie teraz z powrotem wkładam je tutaj do pudełeczka i będę używać, tak jak mówię, pełna recenzja tego produktu na pewno będzie przy denku albo jak już będę pod koniec tego opakowania. Także w razie czego będzie o nim jeszcze, ale dajcie znać, czy używacie masełek do demakijażu, jeśli tak, to jakich. No dla mnie to, wiecie, to jest takie sentymentalne to z Bandy, ono mi się też już kończy. Nie wiem, czy to aparat pokaże. O! Jeszcze reszteczka tutaj została. No ono ma taki specyficzny, apteczny zapach, jakbym powiedziała, ale na pewno robi mniejszą mgłę. Także dajcie znać, czy wy używacie masełek do demakijażu. Ja teraz sobie stonizuję cerę. Zaraz wam pokażę tym tonikiem z Fluff, którego aplikator jest beznadziejny. Tak wygląda ten tonik, też już wam go pokazywam. Jest spoko, ale ten aplikator go dla mnie jakby skreśla. I teraz nałożę sobie maseczkę minimalizującą pory ze Skin 79. Tak wygląda i słuchajcie, będziemy kończyć ten film. Ja mam w planie zużywanie maseczek i padło w pierwszej kolejności na tą, dlatego że już wam pokazuję, ona zaczęła mi przysychać. Ja już jej sporo zużyłam, natomiast nie ukrywam, że chciałabym zużyć całą, więc po prostu będę ją zużywać w pierwszej kolejności, bo inne to wiecie, mam algi w proszku i tak dalej, które można rozmieszać, które nie stracą właściwości, a to zaczyna już zastygać i coraz ciężej mi się to rozsmarowuje po twarzy, także ja rozsmaruję maseczkę i jeszcze zaraz na chwilę do was wrócę. No dobra kochani, tym pięknym kadrem kończymy nasz babski wieczór. Ja w pełnej krasie mówię wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Teraz spinam włosy, rozbieram się, wskakuję do wanny, robię sobie kąpiel. No i kończę to nagrywanie. Dajcie mi znać, jak podobał wam się dzisiejszy odcinek babskiego wieczoru. Dajcie znać, czy używacie masełek do demakijażu. Bardzo mnie to ciekawi, bo myślę, tak jak mówiłam wcześniej, że jesień i zima to idealna pora. Dajcie też znać, czy film nie był za długi. No i zostawcie tego kciuczka w górę. I będę bardzo wdzięczna za wasze komentarze z propozycjami na następne tematy, na następne babskie wieczory. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy odcinek i że widzimy się w następnym filmie. Pa!